Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Adek. Słuchajcie, witam was w kolejnym odcinku z budowli w Minecraft, tym razem Lidl. Tym razem zbudowaliśmy sobie tutaj Lidla, od razu wam go tutaj mniej więcej pokażę, w sumie i tak gdzieście go widzieli na intrze. Słuchajcie, na początku takie króciutkie informacje, oczywiście, jeżeli jesteś nowy, zostaw subika, jeżeli po prostu jesteś aktywnym widzem, to po prostu zostaw komentarz, co mamy budować w następnych odcinkach, co my mamy po prostu tutaj zbudować dla was. No i oczywiście zostawcie sobie tam łapeczkę, bo to jest tylko jedno kliknięcie, a bardzo motywuje. Słuchajcie, tym razem Lidl, bo bardzo, bardzo dużo osób pisało, żeby zrobić Lidla po odcinku z Biedronki. Dlatego też zbudowaliśmy na live'ie. Tutaj będziecie mieli zdjęcia z live'a, z Facebooka. Polecam też śledzić Facebooka, jeżeli ktoś nie śledził, to ma linki oczywiście w opisie. Polecam też na Face'a wpić, bo są nowe ciekawe informacje i tak dalej, słuchajcie. Bez zbędnego gadania pokażę wam dzisiejszego Lidla, tylko niech mi się tutaj mapka zrenderuje. To jest to drzewo, na którym żeśmy stali w sumie, to jest te, nazwać, święte lidlowskie drzewo. Czy coś w tym stylu, nie no, już głupoty pierdzielę, bo jest trzecia w nocy po nocce. Właściwie w nocy to nagrywam, słuchajcie. No i tutaj na tym drzewie robiliśmy zdjęcia na live'ie na tle tego tutaj billboardu. Znaczy to nie jest billboard, tylko właściwie reklama tego całego Lidla, oczywiście to jest, nie jest jeden do jeden reklama tego Lidla, logo bardzo podobnie wygląda, no ale po prostu, no za duże by było, dlatego trzeba było je troszeczkę zmniejszyć w Lidlu, w oryginale jest po prostu te, i jest takie czerwone, i jest takie czerwone, tu też jest i czerwone, ono jest takie, te i tutaj jest takie wykrzywione, wiecie jak to wygląda. Zresztą, każdy wie jak wygląda logo Lidla, jeżeli ktoś tam nie wie jak wygląda logo Lidla, to można sobie w grafice w Google sprawdzić. Słuchajcie, tak to wygląda. Podejdźmy sobie może do tego Lidla tutaj od frontu. Mamy tutaj parking dla samochodów, mamy tutaj na razie tylko dwa pojazdy, które najprawdopodobniej zostaną pokopiowane, ewentualnie leciutko zmodernizowane i powklejane na resztę tutaj tych miejsc, chyba że zbudujemy sobie, tutaj jakieś nowe modele. To coś z cegły, to nowe bloki, które będą tam stały, ale one dopiero powstają, także na to nie patrzcie, bo to tak w tle tylko widać. Słuchajcie, na wejściu jest, tutaj są koszyki, tak jakby. No koszyki, to jest nawet zagrodzone specjalnym blokiem, żeby nie można było wlecieć, ani nie można było wchodzić, ani po prostu nic robić z tymi koszykami, żeby one były po prostu tak ładnie poukładane. No i słuchajcie, co tutaj dalej jest. Wchodzi się do środka, tutaj na lewo się wchodzi do tego całego Lidla. Może on nie jest po prostu jakiś za duży, w sensie tylko taki malutki. Jeszcze raz sorry, jakbym się po prostu plątał, ale jest dosyć późno w nocy, ja w ogóle nie spałem, także jest ciekawie. Słuchajcie, podoba mi się oświetlenie sufitu, naprawdę metro zajebiście tutaj to oświetlenie sufitu, bo wraz z metro żeśmy budowali, wraz z metrem żeśmy budowali tutaj to tego Lidla na live'ie, także pozdrawiam wszystkich z live'a oczywiście. Live'y właściwie pojawiają się porami wieczornymi, wieczorem na kanale, także zapraszam właściwie losowo tak naprawdę, na razie nie ma jakiejś ustalonej godziny ani dat tych filmów, znaczy tych live'ów, kiedy one się pojawiają. Słuchajcie, jak to wygląda, tutaj są lodówki, zamrażalki, gdzie można sobie jakieś tam, wiadomo, pizzę, jakieś mięso i tak dalej, jakieś tam rzeczy po prostu, mrożonki kupić i tak dalej. I tutaj są zwykłe półeczki, sklep jak sklep, są kasy. No i właściwie to w środku on się od Biedronki nie różni praktycznie niczym. Tu jest wejście do magazynu, ale do magazynu nie będziemy wchodzić, jeszcze wam tylko pokażę te ciężarówki za magazynem, które stoją tam, tak z bliska w sumie. No i tak wygląda tutaj ten Lidl od środka. Jeżeli serwer wystartuje i gracze będą już grać, to możliwe, że właśnie w takich sklepach typu Lidl czy Biedronka i tak dalej będą po prostu, będzie można kupić po prostu sobie jakieś jedzenie i tak dalej, także musicie sobie to zapamiętać, że to takie interaktywne budynki, że tak powiem, będą, że można będzie sobie tutaj wejść, można będzie sobie coś kupić i tak dalej. Oczywiście na serwer zapraszam, ip.easylife2.ench.pl. Serwer na razie jest w budowie. Słuchajcie, z zewnątrz ten budynek wygląda tak,
jeżeli znajdę budynek, jeżeli znajdę zdjęcie w grafice w Google, na którym żeśmy się wzorowali, w sensie oczywiście z reala, żeby nie było, to jest autorski ten, to wam podeślę. On został co prawda tak zmodernizowany, że nie wiem, czy nawet podobieństwo będzie widać, aczkolwiek no wygląda fajnie, tutaj ma takie logo teoretycznie Lidla, tylko po prostu no trzeba było to jakoś z takie minimalistyczne to logo, taką miniaturkę zrobić. Wygląda to no tak dziwacznie trochę, ale już niech będzie. Jak tutaj to wygląda od boku. Mamy tutaj tą szklarnię z tymi wózkami. Tu są w środku wózki, tutaj właściwie pusta ściana, mamy ten mały magazyn tutaj, no i mamy te dwa tiry tutaj za tym magazynem, które budował YouTube. No, mamy jednego i drugiego, one właściwie są skopiowane, jeden został zbudowany i po prostu zostaje pokopiowany po całym mieście. No i tak ten Lidl wygląda, tutaj nie ma co za bardzo łazić i wam pokazywać nic więcej, bo po prostu no nic tu więcej nie ma, tak to wygląda. Taka dosyć skromna budowla, aczkolwiek naprawdę oko cieszy nawet. Na live też było dosyć sporo osób, fajnie się tutaj razem żeśmy bawili. Nawet interaktywny ten live był. Wiadomo, na te live też zapraszam. Przeważnie o 22:00 są, jeżeli chodzi o wieczór, aczkolwiek no nie codziennie. Polecam też śledzić Face'a i tak dalej. No, mam nadzieję, że odcinek z Lidla wam się spodobał, już widzę, że 7 minut nagrywam, także w sumie chyba starczy. Oczywiście, słuchajcie, przypominam wam, żebyście zostawili łapeczkę, bo to bardzo motywuje. Umówimy się tak, że jeżeli będzie 35 łapek w górę pod tym filmem, to ja się od razu biorę za nagrywanie następnego odcinka, tak? Jeszcze nie wiem z czego, zobaczymy, jeżeli będzie 35 łapek pod tym filmem, to od razu biorę się za nagrywanie następnego odcinka. Taka mała umowa, oczywiście piszcie w komentarzach, jak wam się Lidl podobał i po prostu jaką budowlę mamy zbudować albo wam zaprezentować, po prostu no, zbudować i zaprezentować na następny odcinek. Także w sumie tyle, takie dwie prośby, łapeczka i komentarz i to by było w sumie tyle. Jeżeli ktoś jest nowy, chce być na bieżąco, to zapraszam również do zasubskrybowania kanału. Ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że wam się podobało. Siema!